Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie przekaz z Gisselli Cardi z Trevignano Romano we Włoszech z 16 listopada 2021 Orędzie Maryi. Zapraszam Was do wysłuchania. Córko moja, dziękuję, że odpowiedziałaś na moje wezwanie w swym sercu. Jestem tu jeszcze, aby prosić o pilne nawrócenie. Proszę Was, żebyście przestali rzucać Bogu wyzwania. Jeszcze nie rozumiecie, że demon w swojej przebiegłości chce Was kontrolować całkowicie, włącznie z Waszymi umysłami? Błogosławieni ci, którzy pomimo mroku, jaki ściska świat, pozostają wierni słowom Jezusa i modlą się z radością i pokojem w sercu. Dzieci moje, ufajcie Jezusowi Chrystusowi, a nie fałszywym bożkom, które prowadzą moje dzieci ku potępieniu. Dałam wam najpotężniejszą broń do walki z demonem, różaniec święty. Nie bójcie się i bądźcie wierni Słowu Bożemu. Wszystko jest gotowe, by zaatakować mój Kościół i wiele krwi popłynie na wielkim placu. Módlcie się wiele. Jezus powróci, by uczynić wszystko nowe i nie będzie więcej bólu, ani płaczu i narzekania, lecz jedynie pokój i miłość. Teraz zostawiam Cię z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do zajrzenia na mój drugi kanał na YouTube, czyli Prorok Łukasz, a my usłyszymy się już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.